Odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do świata muzyki, a gościem moim i Państwa jest mój serdeczny, nawet powiedziałbym bardzo, bardzo, bardzo serdeczny kolega Marek Makles. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry wszystkim. Proszę Państwa, chciałbym tutaj złożyć oświadczenie na początku tego wywiadu. Ja od samego początku, czyli od 2 lat, zabiegałem o to, żeby z Markiem porozmawiać. Natomiast Marek nie chciał się ze mną spotkać z takich czy innych przyczyn. Jednak po 2 latach poszedł po rozum do głowy i rejestrujemy ten wywiad, z którego się już bardzo cieszę. Zanim w ogóle o muzyce i o tych wszystkich innych przypadłościach, no to przesłuchanie Częstochowianin. Jak najbardziej. Ale z dziada pradziada? Z dziada pradziada, to znaczy no, moi dziadkowie pochodzą z Częstochowy od strony taty, natomiast od strony mamy z Kłomnic, a dokładnie pomiędzy Kłomnicami a Radomskiem jest taka miejscowość, nazywa się Jambrozowizna. Bardzo fajna, ciekawa wioska. I tam stamtąd pochodzi mój dziadek. Moja babcia od strony mamy przybyła do Radomska z Katowic. Była pielęgniarką w szpitalu i tam poznałam mojego dziadka, który został potrącony przez samochód. I tak to się zaczęło. Czyli gdyby nie wypadek samochodowy, to mogłoby ci nie być. Mogłoby nie być. Nie, no to fajnie. Dziadek czym się zajmował? Z czego mieli chleb? To znaczy, no, dziadek od strony taty uprawiał rolę. Czyli rolnikiem. Rolnikiem, ale też pracował w Hucie Częstochowa. Aha, czyli rozumiem, tak jak to w wtedy to nie czasy. Było Huta Częstochowa, tylko Huta Bolesława Bieruta. Bieruta. Tak, tak. Natomiast dziadek od strony mamy no, miał maturę, co było wtedy takim elementem. I pracował, dojeżdżał do Częstochowy, pracował na poczcie. Był tutaj kierownikiem. A, no to dobrze miał jak na poczcie to. Dobrze, Marek, my znamy się kupę lat i ty na nieodzownie jesteś kojarzony z instrumentami klawiszowymi, ale też no, przez jakiś czas, ja pamiętam, że byłeś instruktorem w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie. Uczyłem się, jak grać na fortepianie, na keyboardzie. Czyli byłeś instruktorem też. Ty masz wykształcenie muzyczne? Mam wykształcenie muzyczne. Moim głównym instrumentem to był akordeon. Jako główny instrument. Ale to ty kończyłeś wyższą szkołę pedagogiczną? Tak, tutaj średnią szkołę muzyczną w Częstochowie, drugi stopień i wyższą szkołę pedagogiczną w Częstochowie. I akordeon. Akordeon, tak. No ale z akordeonu przesiąść się na klawisz to jest... No, czarnie-białe. No ale no, pianiści też mają sprawniejszą lewą rękę, no bo tutaj tak. Wiadomo, że akordeonista lewą ręką to ma... Basy. Tak, basy. No wiadomo. Marek, ja obserwuję twoją... Ja nie chciałbym użyć słowa kariera, ale no twoją drogę muzyczną, bo... ty jesteś osobą, która się pojawia w przeróżnych składach. Szwagier Kolaska, Dab, przez wiele lat Habakuk. Pamiętam, że grałeś też z Jackiem Pałuchą. Jakieś, cały czas. Cały czas grasz. To jest takie, to jest właśnie... Towarzyskie. Tak. Bardzo sobie cenię tą towarzyski kolektyw. Tak. Dalej, z Piotrem Strojnowskim, tak? Tak. Z Mamadu, z czego jeszcze nie wymieniłem? Ze świętej pamięci Markiem Jackowskim, grałem w Opolu, to był taki projekt God Based z Janiną, przecież też. No, z Janiną. No, z Janiną. Nagrywałem z Hanką Bielicką piosenkę, dla której właściwie no to taki ja mój udział w tworzeniu tej piosenki. Tak. No jest tego plejada, jest zespół Farbenlere. Farbenlere, tak? Tak, nagrałem 2 płyty z nimi. Poważnie? Tak. To ja bym wiedział o tym. Tak. Też użyłem akordeonu.
No, ale to do jest, punkowej nuty. No właśnie, ale jak ja obserwuję te zespoły, w których ty bierzesz udział... Przepraszam cię serdecznie. Kalo Kagato z Marzeną Lach, gdzie wykonywaliśmy pieśni średniowieczne. Kalo Kagato z Marzeną Lach. Tak, tak. Natomiast do czego zmierzam? To są wszystko zespoły oscylujące wokół może nie jednej filozofii, ale oscylujące wokół jednej jakiejś takiej wibracji muzycznej. Reggae, punk rock, folk. Czy ty grałeś kiedyś w jakimś, nie wiem, metalowym zespole? No, oczywiście, że tak. No bo przecież początki to była załoga G. Często paski przecież nie, to nosiłem długie włosy. I bardzo lubiłem ostrą muzykę. Bardzo, bardzo. Tak? Tak, do tej pory słucham przecież. Czyli ale to było takie, to taka przygoda, to był koniec lat 80. to jeszcze w lata szkolne. No ale to się zaczęło tak, że dziadek przyniósł akordeon do domu i powiedział: wnusiu, masz, ucz się? Czy w ogóle cała ta przygoda to jak się zaczęła? Ty masz, pamiętasz to? Pamiętam, oczywiście, że tak. Mojej babci bardzo podobało się brzmienie akordeonu. Akordeon, znaczy nie tylko babci, no, w rodzinie bardzo ten instrument no, podobał się, jego brzmienie. Natomiast no, ja, może inaczej, obok moich dziadków, taką miał działkę rekreacyjną, pewien nauczyciel ze szkoły muzycznej. I on się zaprzyjaźnił z moimi tutaj dziadkami w Częstochowie i no i tam odwiedzali się dosyć często. Był na jednym moim występie, a ten występ polegał na tym, to chyba było jeszcze w przedszkole, że włączałem sobie szpulowy magnetofon ZK-140, wziąłem, brałem dwa widelce i nawalałem w krzesło. I tak potrafiłem siedzieć godzinami. O tym powiedziała moja mama temu nauczycielowi. Nauczyciel pewnego razu odwiedził i zaprosił mnie, żebyś wyjść z nim do pokoju, bo chce mnie przesłuchać. No, pewnie coś zauważył. I potem, po jakimś czasie, rodzice mówią, że jadą ze mną do szkoły muzycznej, Jasnogórską. No, tam już takie oficjalne przesłuchanie. I wybrałem instrument akordeon. O proszę, tak, ale to tak. Ty wybrałeś. Wybrałem, tak, tak. No, miałem pewną dowolność, aczkolwiek no, babcia już wcześniej zapobiegła temu, żeby może przesiąść się na coś innego i zakupili akordeon, żeby był w domu. Aha. Akordeon, żeby był w domu. Także instrument już miałem. No to pięknie. Z całej tej palety zespołów, no bo to nie powiem, nie zapytam cię, z kim ci się najlepiej grało, ale... Z każdym, prawda? Oczywiście, każdy. Zresztą każdego, kogo poznałem na swojej drodze i dalej poznaję ludzi, to każdy coś wnosi, no i wnosi bardzo fajne rzeczy. No każdy jest inny i szczęście polega na tym, że miałem to szczęście poznawać fajnych ludzi na swojej drodze i mam do tej pory. Ja muszę państwu powiedzieć, że kiedyś poprosiłem Marka, żeby mi zrobił muzykę do spektaklu, do jakiegoś tam monodramu, no i Marek przyszedł do studia. I ja mówię: Marku, chcę tak, tak, tak i tak. Marek usiadł, zagrał. Całość trwała jakieś 45 minut, nie powtarzaliśmy i miałem świetną muzykę. Na akordeonie zresztą. Na akordeonie, tak? A tam była właśnie... Ta ballada i tak dalej, także zbiegu bez żadnego po prostu... Męczenia buły, jak to mówią. Są dobre wibracje, no, Wojtku, to wiesz. Idzie, oczywiście. Dobrze, co w ogóle u ciebie słychać obecnie? No bo tak, jeżeli chodzi o te zespoły muzyczne, no to tym chyba czołowym, którym najwięcej, no to był Habakuk. Już tam nie grasz. Jeżeli chodzi o dub i tak dalej, to były takie no... okazjonalne, na zasadzie, że tam pojawiałeś się i grałeś, ale co na obecną chwilę to robisz? Znaczy, no wiesz, z dubem od 16 lat gramy. No, Szwagier Kolaska też praktycznie, to równorzędnie, to też chyba już 15 czy 16 lat. Idzie. Tak, i cały czas, no nie? Ale oprócz grania, no to zajmuję się dziećmi. Dziećmi z pewną z upośledzeniem. Z pewnymi posiedzeniami. Zrobiłem sobie w ogóle muzykoterapię na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. A to by się zadziało wszystko, jak pewnie ci przypomnę,
Po tym naszych warsztatach, które prowadziliśmy, to, które ty właściwie prowadziłeś i namówiłeś mnie w domu opieki, pamiętasz? Tak. I ja tam potem zostałem na rok czasu od siebie. Przyjeżdżałem do nich raz w tygodniu i muzykowałem sobie z tymi ludźmi, bo mnie to bardzo zafascynowało, ta ich szczerość. Tak. Tak pomyślałem sobie, że w dobie wszystkich świecidełek, galerii i tak dalej, no należy coś się tym ludziom. I także rok czasu, a w międzyczasie śledziłem, co by tu dalej sobie z tym począć, bo mi dobrze idzie. A wiesz, że się bałem wtedy. No, nie? Więc podjąłem decyzję, że, że zrobię sobie studia z muzykoterapii. No i tam dwa lata pojeździłem do Wrocławia i bardzo się z tego cieszę. Obecnie pracuję w szkole specjalnej w Stowarzyszeniu Szkół Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. No i bardzo sobie cenię pracę z tymi dziećmi, z młodzieżą. Jeździmy, mam zespół, gramy, jeździmy na festiwale. No, oni są bardzo emocjonalni. No to gratuluję ci, że poszedłeś tą drogą. No i cieszę się, że przyczyniłem się do tego, że się odnalazłeś w pedagogice również jako takiej. Tak. Nie, no bo hulanie rock'n'rollowe na backstage'u to jedno, a praca... No cieszę się, że to wszystko jest w oparciu o muzykę. Fajnie. No ale rozumiem, że gdzieś tam cały czas jeszcze poza oczywiście pracą z tymi dziećmi, tą muzykoterapią, to jak gdyby działania muzyczne twoje inne są. Jak najbardziej. No cały czas. Cały czas. To fajnie. To pytanie zadaję każdemu. No bo już trochę lat żyjemy na tym świecie, jakby nie patrzeć. Najmłodsi nie jesteśmy. Czy ty miałeś taką sytuację, że byłeś zmuszony przez życie, żeby wykonywać inny zawód niż zawód muzyka? Zmuszony przez życie? Znaczy, no czy robiłeś na przykład, wiesz, czy na chleb zarabiałeś, nie wiem, wiesz. No ja na przykład sprzedawałem samochody, wiesz. No. No bo akurat była taka sytuacja, że... Wiesz co, Wojtek, tak. Zaraz po, jakoś po ślubie, no kiedy jeszcze w sumie byłem muzykiem, grałem, ale to nie było aż tak, że tak powiem... Nie byłeś tak popularny. Nie byłem tak popularny. Stwierdziłem, że jednak no, trzeba coś, z czegoś żyć. I byłem przedstawicielem handlowym w Horteksie na przykład. Odwiedzałem sklepy i tu się przekonałem, że to nie jest to. Że to nie jest co ja tu robię? Tak, no i to było bardzo potrzebne. Tak, bo nauczyło, uświadomiło. To było bardzo potrzebne. Ja wtedy pamiętam w 90 chyba 5 czy 6 roku pracowałem już w Domu Kultury. Potem z Domu Kultury odszedłem na krótko. Pracowałem właśnie w tej firmie. Jeszcze oprócz tego. To było chyba po Horteksie, o ile dobrze pamiętam, w sklepie muzycznym. Byłem kierownikiem tutaj na Śląskiej. To był też taki epizod. I też się zwolniłem, bo też wróciłem do Domu Kultury, byłem szczęśliwy. I byłem wtedy szczęśliwy i miałem czas na to, żeby zająć się już na poważnie muzyką, bo Dom Kultury jednak dawał mi te warunki, żeby muzykować. Tak, prawda? To zabezpieczenie jakieś. Tak, żeby muzykować, żeby grać i tak naprawdę to po 30 zaczęło się to tak naprawdę fajnie rozwijać. Tak. No super. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Lubisz, nie lubisz tego miasta? Bardzo lubię to miasto. Tak? No, oczywiście, no to się wychowałem. Jesteśmy z jednego miasta. No, tak. Miasta szczęśliwej miłości. Wojtku, no to znam praktycznie każdy. Każdy kąt, bardzo oczywiście. Jako młody chłopak, dziecko, jako dziecko. Tu jak moi dziadkowie przeprowadzili się właśnie z Kłomnic tutaj do Częstochowy. Dziadek tutaj dostali mieszkanie na ulicy Glogera. To było praktycznie Śródmieście. Kochałem te wszystkie bramy. Lubiłem ten specyficzny zapach, jak kto wie, o co chodzi, ten specyficzny zapach bram. Jest coś takiego, tych podwórek, tych trzepaków.
prawda? Z drugiej zaś strony dobrze znam Lasek Aniołowski, bo tam przecież miałem drugi dziadków i tam też mieszkałem. Tę strzelnicę, tam, no tam żeśmy w Łoch. To się teraz się bardzo pozmieniało oczywiście, no nie, ale no, było wspólnie. No nie, no, bardzo się tutaj dobrze czuję w Częstochowie, odnalazłem się w Częstochowie. Tak naprawdę nigdzie nie wyjeżdżałem, chyba że z racji koncertów i tak dalej. No. Urlopu i tak dalej. Dobrze, ten program jest pomyślany tak, że jest łańcuszek, czyli ja przynajmniej staram się od każdego swojego rozmówcy wyciągnąć jednego jeszcze rozmówcę, z którym nie rozmawiałem. Czy ty mógłbyś mi polecić kogoś, z kim ewentualnie mógłbym spróbować porozmawiać? Nie wiem, czy próbowałeś kontaktować się z Piotrkiem Biazikiem. To jest mój przyjaciel z ławki. Proszę, akordeonista, który no, w swoim takim momencie dosyć ważnym życiowym, gdzie zaczęło mu się fajnie to wszystko rozwijać. No niestety jego miał ten tętniaka, który który spowodował, że zatrzymał się na światłach czerwonych w Bielsku i nie pojechał dalej. No dobrze, no Piotr Biasiek nie rozmawiałem, chętnie porozmawiam. Myślisz, że się zgodzi? Myślę, że... Powiem, że od ciebie. Na pewno. Że kumpel z ławki kazał mi z tobą porozmawiać. Dobrze. Pamiętam, jak chodziliśmy do szkoły muzycznej, razem założyliśmy duet akordeonowy. I no, oprócz tego, co musieliśmy grać i ćwiczyć, czyli klasyki i tak dalej, no ciemnęła nas rozrywka, że graliśmy na akordeonach, no to graliśmy fajne, wesołe melodie razem. No i jak już była taka troszeczkę, pojawiła się odwilż, że można było już coś innego sobie pomuzykować, no bo wiadomo, że w szkołach muzycznych cisnęli na to, żeby tam nie grać w innych zespołach po południu na próbę, chociaż myśmy i tak codziennie chodzili na próby i wywracaliśmy późno w nocy po próbach. No to wtedy dyrektor, pamiętam, szkoły muzycznej wczesny, pan Mroczek, wychodził na korytarz i pamiętam tą sytuację, jak myśmy siedzieli w ćwiczeniówkach, a do góry ta szkoła dosyć wysoka i wąska, nie? I krzyczał, Maklens, Biazik! No to myśmy wychodzili, słuchamy panie dyrektorze, chodźcie chłopaki na chwilę do mnie, pojedziecie grać. Tak, pojedziecie grać. No. Na pieczeniu barany. I luźne melodie. Luźne. Myśmy to grali, prawda? No tak. Dobrze, Mareczku, czego życzyć? Zdrowia, nie? Zdrowia. A resztę to? To też, dokładnie. No dobrze, proszę Państwa, gościem moim i Państwa był Marek Makles, no muzyk wielu poważnych polskich zespołów, z zamiłowania akordeonista. Jeszcze nie wiedział, czy na akordeonie będzie grał, a babcia już mu akordeon do domu przyniosła i instrument czekał. Dusza człowiek i najważniejsze, proszę Państwa, że bez dwóch zdań szczęśliwy, bo jak wykonywał inne zawody i czuł, że nie to, to od razu uciekał. Nawet stanowisko kierownika sklepu muzycznego go nie skusiło. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, możemy pomachać. Trzymajcie się, pa, pa. Wszystkiego dobrego.